to trudno powiedzieć, czym jest 500+, tak? Ono demograficznej roli nie odegrało jakiejś. Żadnej. Żadnej, ani nie poprawiło jakości życia tak naprawdę. Jeden z prominentnych polityków Platformy Obywatelskiej mówi, że 500+ na nic się nie zdało. Czyli chyba to jest część ich programu. Wycofać teraz to 500+, te dziesiątki miliardów złotych rocznie. Te, które za ich czasów były gdzieś zakopane, jak się pan Tusk śmiał z tego. Jeśli ktoś w Polsce wie, gdzie te miliardy leżą zakopane i można je, bo w zakopanym nie, i można je natychmiast uruchomić i porozdawać ludziom, to tylko według mojej najlepszej wiedzy nie ma takiej możliwości sfinansowania tego projektu. Wszystko to wymaga różnych nakładów. My wygraliśmy wojnę z mafiami VAT-owskimi i stąd pojawiły się te zakopane, zdaniem naszych poprzedników, pieniądze na politykę społeczną. Urodzenie dziecka to jest demograficznie fajna rzecz, ale dla kobiety jakże często to jest udręka na najbliższe 20 lat życia. Są tacy, dla których dzieci to udręka, a ja myślę, że dla wielu polskich rodzin udręką była nędza polskiej polityki społecznej, polskiej polityki rodzinnej przed rokiem 2015. Ja rozmawiałem z Ursulą von der Leyen, z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Jestem dobrej myśli, że Komisja Europejska będzie stawiała dodatkowe warunki i że te warunki będą musiały być spełnione do tego, żeby te pieniądze popłynęły do Polski. Szanowni Państwo, czy ktoś to rozumie? No bo ja tak średnio, szczerze powiedziawszy, prominentny polityk Platformy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej mówi, że namawiał Ursulę von der Leyen, przewodniczącą Komisji Europejskiej, żeby stawiała dodatkowe warunki i tylko pod tym warunkiem te wszystkie pieniądze i z programu odbudowy i inne, prawda, mogłyby popłynąć do Polski. Dla mnie to jest myślenie całkiem obce.